Cześć, dzień dobry. Witam, witam bardzo serdecznie. Tak, po długiej przerwie, bo od 24 grudnia nic nie nagrywałam. No i witam pierwszy raz ja w nowym roku. Już dostaję od Was wiadomości, że czekacie i tak dalej, ale ja chciałam dać Wam czas do tego, żebyście nadrobiły ten vlogmas, dlatego że ten vlogmas jak gdyby słabo był oglądany, dlatego stwierdziłam, że po prostu muszę dać odsapnąć ode mnie, żebyście właśnie mogły gdzieś tam zatęsknić. No i jestem dopiero teraz w połowie stycznia. Przepraszam, ziewam. Zawsze jak gadam, to ziewam. Ale wyspana jestem, słuchajcie. Bo właśnie sobie ucięłam dość długą drzemkę. Troszkę za długą. Dzieciaki, słuchajcie, moje. W ogóle przez 2 tygodnie byliśmy też sami. Także ja też tak szczerze to tak miałam mało czasu. No bo cały czas, wiecie, ogarnianie dzieci. Jeszcze wszyscy byliśmy chorzy. Gdzieś około w okolicach Sylwestra, właśnie po Nowym Roku, ten pierwszy tydzień chłopaki nie chodzili do przedszkola, bo byli oni chorzy i nawet mnie, słuchajcie, rozłożyło. W Sylwestra też byłam chora, źle się bardzo czułam. Wszyscy mieliśmy po prostu takie przeziębienie. U chłopaków to była 3-dniowa gorączka i trochę kaszlu, u Aleksa trochę kataru. A ja tylko po prostu takie złe samopoczucie i kaszel, jak gdyby i tak długo, długo on mi się, powiem szczerze, utrzymywał. Doszły w międzyczasie, też zaczęliśmy rehabilitację u fizjoterapeuty z Alankiem. I no, musiałam z nim tam jeździć właśnie, także mówię, mało miałam, tak mniej może teraz też czasu, dlatego też nie miałam jak wpleść jeszcze nagrywania tych vlogów. Dzisiejszy vlog też będzie raczej, chociaż dzisiaj też mamy tę rehabilitację, ale jest już Adrian i Adrian jedzie z nim na tę rehabilitację, ale my chyba też pojedziemy, zrobię w międzyczasie sobie jakieś zakupy. W tym czasie, słuchajcie, na początku też tego roku, muszę o tym wspomnieć, dlatego że przewija się to tutaj u mnie na kanale. Widziałyście ostatnie baby shower, no i jest już z nami na świecie właśnie Jaśminka. Dokładnie, no właśnie tam sobie tutaj mieszka za płotem. Także urodziła się już Jaśminka, Marika, moja kuzynka urodziła, to właśnie ostatnie baby shower, to było we vlogmasie, tak. To baby shower. No i właśnie a propos tego ziewania, to jestem wyspana, że nie planuję pić kawy, bo będę miała, słuchajcie, problem ze śnięciem. Ale odkąd chłopaki wrócili do przedszkola, to postanowiłam sobie, że właśnie wracam do domu, no wiadomo, jak ja przyjeżdżam, to jeszcze najpierw ogarniam Balbi, w sensie jak już wszystko porobię, to kładę się na drzemkę. A właśnie, kto to przyszedł? A, Bartek. Nagrywam vloga. Hej. Cześć, cześć, girls. Tak naprawdę, słuchajcie, jest już w ogóle kolejny dzień, bo wczoraj tak już się zakończyło. Zapomniałam, po prostu tak szczerze zapomniałam, chociaż nie robiliśmy nic nadzwyczajnego poza tym, że pojechaliśmy z Alankiem na tę rehabilitację. Adrian z nim poszedł na rehabilitację, a ja w tym czasie pojechałam z Aleksem do Lidla na takie drobne zakupy. Jest połowa, słuchajcie, stycznia, u nas jeszcze są ozdoby świąteczne, ale w przyszłym tygodniu myślę, że już się ich pozbędziemy. Adrian też, wiecie, będzie na wolnym, bo ma zaległy urlop do wykorzystania. Jak dzieci będą w przedszkolu, to ogarniemy to sami i wtedy pójdzie to pewnie sprawniej, niż jakbyśmy, wiecie, razem z nimi tutaj mieli to wszystko robić. Także u mnie jeszcze ozdoby świąteczne jak najbardziej. Mamy kolejny dzień i ja znowu miałam drzemkę. Oczywiście teraz mam, powiem Wam szczerze, dosyć tak regularnie te drzemki. Tutaj czeka na mnie pranie do poroznoszenia, bo wczoraj się wyprało, także chwilę mi to na pewno zajmie. Ja już jestem też po takim dłuższym spacerze z Balbinką i dodałam Wam na Instagramie, że dzisiaj mija jej pół roku, ale jak przyszłam, to zobaczyłam w książeczce, że tak naprawdę to jutro. Nie wiem, mi się jakoś kojarzyło, że ona jest z 17 lipca, ale ona jest z 18 lipca, także naprawdę jutro kończy te pół roku.
Trochę ją też powyczesywałam, bo ma jakąś taka brzydka sierść i się zrobiła. Wydaje mi się, że nie służy jej karma z kurczakiem, dlatego i teraz zmieniliśmy karmę. No i co jeszcze? No to właśnie sobie tutaj to ogarnę i mam taki jeszcze ambitny plan, pokręcić dzisiaj ten smart hula hop. Ja dostawałam od Was pytania, powiem Wam, że kręcę. Na początku szło mi słabo, w sensie, że to nie udawało mi się od razu, ale później do tego można dojść do wpraw, tak? Jak gdyby z tym smart hula hop, tylko że ja oczywiście nie jestem w tym bardzo sumienna, w tym kręceniu, staram się. Chciałabym robić to częściej. Ale właśnie dlatego mam dzisiaj zaraz założenie, że poroznoszę tutaj pranie wszędzie, potem zabawa w majtki, skarpetki, rozdzielanie też na pokoje i jak ogarnę tutaj pralnię, to właśnie pójdę pokręcić tym smart hula hopem. Muszę dzisiaj, muszę zapuszczę sobie jakąś muzyczkę. No i dzisiaj mamy w planie, w ogóle, to właśnie, która jest godzina, bo ja już chyba za godzinę to muszę jechać po dzieci. No, za godzinę, także muszę się sprężać, żeby jeszcze pokręcić tak z 20 minut tym smart hula hopem, pojechać po dzieci, jak przyjedziemy, o, zjeść obiad i jak przyjedzie Adrian, to dzisiaj mamy w planie jechać na basen. Na pewno nie wezmę ze sobą aparatu i to będzie nasz dzisiejszy dzień. Chłopaki już w domu, byłam po nich i teraz zaczęłam robić ich jeden z ukochanych obiadów, czyli naleśniki z twarogiem. Ostatnio oboje mają fazę na naleśniki z twarogiem. My mamy z Adrianem jeszcze obiad z wczoraj, a dla nich właśnie te naleśniki. Poćwiczyłam trochę, potem jeszcze wyodkurzałam chałupę, wymopowałam i taka w sumie rozgrzana właśnie pojechałam. Zajechałam jeszcze nadać paczkę. No i co? I zaraz będą jedli i potem jedziemy na ten basen, chociaż nie wiem, bo Alex mówi, że nie chce jechać na basen, także jak nie będzie chciał, to ja z nim zostanę, a Adrian pojedzie tylko z Alankiem. Jest jeszcze kolejny dzień, jest godzina 12. Zbieram się, słuchajcie. Muszę, co? Jadę, słuchajcie, coś z samochodem tam na stację kontroli, żeby jak gdyby powiedzieć mi, żeby mogli mi powiedzieć, czy jest coś do zrobienia w tym aucie. Miałam sobie spisać listę, co jeszcze mam zajechać i zrobić, ale oczywiście ja po prostu zapomniałam. Ja mam taki minus, że muszę od razu, jak wiem, że na przykład, aha, dobra, będę dzisiaj jechała właśnie w tamte strony, do Koszalina, no to sobie jeszcze od razu to czy to załatwię, nie? Nie, ja tak nie robię. I później jak przychodzi, że kurde, co ja miałam załatwić, to już właśnie nie pamiętam. Także poskupiam się trochę jeszcze po drodze, może coś mi się przypomni. Na pewno muszę zajechać, kupić, będę robiła jutro babeczki, albo nawet dzisiaj wieczorem będę robiła te babeczki, bo jutro u Aleksa w przedszkolu jest dzień babci i dziadka, no i tam wiecie, taki właśnie poczęstunek dla dziadków, także ja będę robiła babeczki i coś bym chciała jakoś się może ładnie udekorować, nie wiem, ale coś jeszcze miałam zajechać, kupić, przypomnę sobie. Wczoraj, słuchajcie, w ogóle mam włosy takie brzydkie, pobasenowe, dlatego są tak związane. O, farbę chyba miałam zajechać kupić, bo muszę sobie właśnie włosy pofarbować. Bo że włosy będę farbować chyba dopiero jutro. Chyba tak. No i tyle. Jadę, bo jeszcze jak przyjadę, w ogóle jest dosyć dzisiaj zimno. Rano było w ogóle wszystko zamarznięte u nas tutaj. I chcę jeszcze właśnie iść z Balbinką, jak przyjadę, dlatego jadę. Dlatego jadę.
Dobra, jestem w domu. Przyjechałam szybko, jeszcze porobiłam sobie kółkiem, już nie zdążyłam pójść z Balbiną, bo trochę mi się zeszło, jeszcze zajechałam na myjnię, bo wiecie jak samochody teraz wyglądają przy tej pogodzie, a teraz nie ma chlapy, bo jest lekki, znaczy już nie ma przymrozku właściwie. W każdym bądź razie nie ma chlapy, także postanowiłam umyć samochód, tak go chociaż wiecie szybko ochlapać. Pokażę wam co kupiłam, wszędzie coś tam, coś tam, coś tam. Do Rossmana zaszłam po farbę, nie było żadnej mojej farby, ale dzisiaj jeszcze jedziemy z chłopakami na taki ten plac zabaw, wiecie, duży u nas, to się Bingo Bongo nazywa. To jeszcze gdzieś tam podskoczę do jakiejś drogerii, bo jutro będę chciała sobie... co? Pofarbować włosy. Dobra, w Rossmanie. Widziałam, ktoś to gdzieś polecał, gdzieś chyba na TikToku. To jest jakiś taki kamień wypiekany. 100% naturalny. Podobno robi mega robotę właśnie przy problemach z suchą skórą na stopach. Po prostu wygląda jak taka wypiekana glina. Nigdy bym na to nie wpadła. Mam w domu jakieś rzeczy z wypiekanej gliny, które gdzieś tam Alanek mi robił kiedyś w przedszkolu na warsztatach. No i niby to ma być super właśnie do ścierania takich stóp. To było teraz na promocji. Za 7 zł, to jest tak, Eco Pumex, naturalny produkt do pielęgnacji i masażu stóp z czerwonej glinki. No to jeszcze dodatkowo ma jakieś właśnie właściwości. No jestem ciekawa, czy to pod wodą, czy nie, to sobie będę później czytała, ale właśnie ktoś to ostatnio polecał. A propos stóp, to jeszcze kupiłam sobie maskę. Sama sobie ostatnio robiłam takie maski typu, wiecie, nakładałam bardzo dużo kremu na stopy, zawijałam to folią i skarpetki. Ale no nie było dobrego efektu, powiem wam szczerze. Ja mam, nie wiem z czego ja mam krem do stóp. I jako krem sprawdza mi się dobrze, bo fajnie zmiękcza, ale ja cały czas, słuchajcie, odkąd tylko się tu przeprowadziłam, zaczęły się moje problemy z bardzo suchą skórą na stopach i ja sobie myślę, że jest to spowodowane podłogówką, po prostu. Bo w wakacje te stopy nie są aż tak suche, ale są, jednak są już takie przesuszone. A właśnie kiedy zaczyna się okres grzewczy i ta podłogówka chodzi, to jest takie jak gdyby bardziej nasilone. I tak, słuchajcie, ścinam taki ten grubszy naskórek tymi takimi nożykami, co są. Opiłowuję, jeszcze mam frezy takie, mam, że mam frezarkę, bo robię sobie też czasami sama paznokcie. Także frezuję sobie też stopy takimi specjalnymi płaskimi frezami. No nie wiem, a tu wzięłam taką właśnie maskę, tu jest jeszcze nawet peeling właściwie, chyba tu jest peeling, a tu jest maska, pewnie po tym, chociaż obecnie niedawno, w sensie są teraz ok, nie ma takich skórek, ale nie są też jakieś super nawilżone. Babeczki i będę chciała zrobić takie właśnie babeczki z kremem z mascarpone. Ale widziałam też jeszcze ostatnio bardzo fajny przepis z tymi galaretkami borówkowymi. W ogóle fajnie wyglądają te galaretki borówkowe, mają bardzo ładny kolor. Przydałyby się w sumie jeszcze borówki. A zaleciałam szybko do Biedronki. I nawet bym może też właśnie to zrobiła na ten dzień babci, jutro tam do przedszkola. Tylko że nie mam takich jednorazowych plastikowych pojemniczków. To musiałabym teraz tego szukać. Budynie czekoladowe, bo te lubi Alanek, a dawno nam się skończyły, to tylko mu dokupiłam. Jeszcze jedna galaretka. Taki świecznik Pepko, bo on mi się jeden zbił, wiecie co? Świeczka tutaj się aż... No dobra, nieważne, po prostu się zbił, no i dokupiłam jeden. W Rossmanie dla moich chłopaków, bo oni teraz powiem wam, że mają fazę na... Gdzieś Alanek po prostu dzieci zaczęły przynosić do przedszkola takie pomadki ochronne. No i on też chciał, ja mu już jedną kupiłam, taką owoce leśne, ale ona normalnie daje kolor taki właśnie bordowawy, no to jej wiadomo nie bierze do przedszkola i takie zwykłe, klasyczne właśnie im wzięłam z Isany, no bo oczywiście jak Alanek zaczął smarować te usta, no to i Alex też chce mieć taką szminkę, także żel pod prysznic i płyn do kąpieli. Właśnie nie mogłam powąchać w sklepie. Powiem wam szczerze, że ja ogólnie nie jestem przekonana do tych takich żeli, jakieś wiecie, ze Spidermanem, z Psim Patrolem. Jakoś
Wolę takie typowo jakieś dziecięce, nie wiem, z Johnsona, z Hipa i tak dalej, i tak dalej. I zazwyczaj biorę to, co jest gdzieś tam w promocji i ten był właśnie tam niedużo przeceniony, ale ma nie szczypać w oczy, a my ciągle z tym mamy problem jeszcze u Alexa z tymi oczami, że on bardzo ciężko, żeby dał sobie w ogóle spłukać głowę. No dlatego wziąłem też ten Johnson i to ma być bąbelkowy płyn do kąpieli i do mycia ciała. Zapach może nie jest jakiś super. Nie wiem, czy jest w ogóle napisany. Dobra, nieważne. W Belgii kupiłam ten kapeć różowy. To jest taki gumowy. Bo ona miała taką na przykład zabawkę z normalną taką piłeczką. To jest już ogólnie całe rozgryzione na kawałki, na strzępki. U nas ogólnie ona... No niestety, ale wszystko bardzo rozgryza. Bardzo. Ja już nie mam nic tutaj żadnych, te co miałam na stoliku, takie tace z, wiecie, drewniane, to nic nie ma, to jest wszystko porozgryzane. Swój kojec, ona wywala ten kojec, tutaj ma kojec, dokładnie tu przy właśnie, przy nas. To ona ten kojec, słuchajcie, wywala na trawę, rozgryza i kładzie się tutaj na polbruku. Nie wiem, jest jej za gorąco, no ale jak jest jej za gorąco, to nie znaczy, że musi niszczyć, no niech wywali na tą trawę jak nie chce, ale no rozgryza strasznie już teraz, to nawet nitki z tego wyciąga i baterie. I to tyle, jeszcze parę minut i jadę po chłopaków do przedszkola, dla nich obiad dzisiaj już mam. Dla nas myślę, że zrobię placki ziemniaczane z jakimś takim sosikiem, nie wiem jakim. No i później właśnie oni chcą jechać na to bingo bongo, na ten plac zabaw kryty. I to będzie chyba tyle. Ja wieczorem na pewno upiekę już te babeczki, same babeczki. Krem zrobię jutro. Nie było, nie spotkałam nigdzie, chciałam jakieś takie bardziej, wiecie, postaci z bajki, żeby na to położyć takie jadliwe... No nie, zabrakło mi słowa. Jadalne, o, jadalne. Ale nic takiego nie spotkałam, także będę musiała coś, co mam tutaj, jakieś takie posypki po prostu kolorowe, porobić te... To już nie będą chyba babeczki, tylko muffinki. I don't know. To już będzie koniec tego vloga. Już jutro go nie będę ciągnęła. To jest koniec tego vloga. Mam nadzieję dzisiaj po prostu jak już upiekę te babeczki, to wtedy usiądę sobie i obrobię tego vloga, żeby go dla Was dodać. Zostawcie dużo lajków, dużo komentarzy. Napiszcie, czy oglądałyście vlogmas w ogóle, bo tak jak już mówiłam, słabo on jakoś tam poszedł, żeby motywować mnie do nagrywania. Ja zawsze jak widzę, że jest dużo komentarzy, to od razu, wiecie, chce mi się po prostu nagrywać te vlogi dalej.